6 kwadrylionów kilogramów. Zamierzamy ją zniszczyć. Wykorzystując najnowszą wiedzę z dziedziny fizyki i astronomii, przyjrzymy się potencjalnym niszczycielom naszej planety. Czarnej dziurze. Wydaje się nieszkodliwa, ale jej grawitacja jest wystarczająco silna, by unicestwić Ziemię. Kolizji ze Słońcem. Zanim się spostrzeżemy, Ziemię pochłonie ogień. Potężnej bombie antymaterialnej. Mamy potężną anihilację. Ogromnej bryle z kosmosu. Nie chcielibyście tu stać 50 tysięcy lat temu. A może armii samoreplikujących się robotów. To koszmar rodem z science fiction. Te pomysły kojarzą się właśnie z science fiction. Ale mają silne podstawy naukowe. Czysta nauka. Jak zabić planetę? Ziemia to prawdziwa twardzielka. Przetrwała wszystkie nieszczęścia, jakie wrogi wszechświat postawił na jej drodze w ciągu 4,5 miliarda lat. Ale w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił taki rozwój technologii, że niektórzy obawiają się, iż dzieła zniszczenia możemy dokonać my sami. Nadszedł czas, żeby te obawy zweryfikować. 6 czołowych naukowców przedstawi nam sposoby unicestwienia całej planety. Na pierwszy ogień idzie czarna dziura. Najbardziej niszczycielska siła w całym wszechświecie. Czarna dziura to pozostałość po zapadnięciu się olbrzymiej gwiazdy. Efekt? Grawitacja tak silna, że nic nie jest w stanie przed nią uciec, nawet światło. To gęstość czyni coś tak małego bardzo niebezpiecznym. Im bardziej zbliżamy się do jądra obiektu, tym większa siła przyciągania. Wyobraźmy sobie czarną dziurę jako wodospad Niagara. Spadająca woda to zasysana do wnętrza kosmiczna przestrzeń. Pechowy kajakarz podpłynął zbyt blisko krawędzi. Zostaje pociągnięty w dół, jak gwiazda, która znalazła się zbyt blisko czarnej dziury. Dr. Phil Plait, astronom i pisarz. Woda przepływająca nad krawędzią wodospadu jest jak kosmiczna przestrzeń wpadająca do czarnej dziury. Kajakarz, choćby nie wiem jak mocno wiosłował, po przekroczeniu krawędzi spadnie. To punkt bez powrotu. Podobnie jest z czarną dziurą. Nieważne jak szybko się ucieka, ona i tak wciągnie do środka. Grawitacja czarnej dziury jest zupełnie inna od grawitacji, której doświadczamy na co dzień. W przypadku normalnej grawitacji można przed nią uciec, przynajmniej teoretycznie. Kosmolog i miłośnik golfa, profesor Lawrence Krauss. Mówi się, że to, co idzie w górę, musi spaść, ale nie zawsze tak jest. Jeśli uderzę tę piłeczkę nawet bardzo mocno, poleci daleko, ale i tak wróci na Ziemię. Jeśli uderzę ją jeszcze mocniej, poleci dalej, ale też spadnie. Jeśli jednak nadam jej prędkość 8 km na sekundę, ucieknie z pola grawitacyjnego Ziemi. Żeby piłka mogła uciec z czarnej dziurze, musiałaby lecieć z prędkością większą niż prędkość światła, a to jest niemożliwe. Wszystko, co wpadnie do czarnej dziury, choćby to były planety albo nawet gwiazdy, już się nie wydostanie.
nasza niewielka planeta nie miałaby szans. Dla każdego, komu marzy się zniszczenie Ziemi, czarna dziura doskonale by się nadawała. Problem w tym, że żadna nie jest wystarczająco blisko, by wykonać takie zadanie. Chyba że zrobimy ją sami. Czas na akcelerator cząstek. Dzięki olbrzymiej ilości matematyki i potężnej maszynerii, fizycy mogą generować miniaturowe eksplozje, których moc jest tak ogromna, że może wytworzyć mini czarne dziury. Wszystko to dzieje się pod ziemią, na granicy francusko-szwajcarskiej. W ośrodku CERN naukowcy przyspieszają wiązki protonów, a następnie zderzają je ze sobą z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Ma to pomóc zrozumieć zjawisko wielkiego wybuchu. Pod wpływem siły zderzenia powstają cząstki, z których składał się wszechświat tuż po narodzinach. Niektóre z nich mogą generować mini czarne dziury. Nie znaczy to jednak, że Ziemia zostanie zniszczona. Teoria zakłada, że te małe czarne dziury po prostu wyparowują na kształt maleńkich baniek mydlanych. By zniszczyć to wszystko, trzeba czegoś większego. Czarne dziury występują w przeróżnych wielkościach, na przykład czarna dziura w centrum naszej galaktyki ma masę miliona Słońc. Gdybyśmy Słońce skurczyli tak, by stało się czarną dziurą, miałoby wielkość dużego miasta, takiego jak Phoenix. Z kolei, gdybyśmy zrobili czarną dziurę z tej, ważącej miliony ton góry, byłaby mniejsza od jądra atomu. Niektóre czarne dziury mają wystarczająco dużo mocy, by dokonywać znaczących zniszczeń. By pochłonąć Ziemię, potrzeba czarnej dziury ważącej mniej więcej tyle, ile właśnie Ziemia. Średnica Ziemi wynosi niecałe 13 tysięcy kilometrów. Ważąca tyle samo czarna dziura. Byłaby wielkości takiej kulki. Profesor Clifford Johnson, fizyk. Mam tu czarną dziurę wielkości kulki. Wydaje się nieszkodliwa, ale jej grawitacja jest wystarczająco silna, by unicestwić Ziemię. Dziura zaczęłaby zasysać wszystko wokół. Najpierw powoli. W tym czasie rosłaby coraz bardziej i bardziej, aż w końcu połknęłaby Ziemię. By zrozumieć, co ta kulka może zrobić Ziemi, zobaczymy, co robi z naukowcem. Grawitacja działa znacznie silniej na stronę obiektu znajdującą się bliżej niej. Pojawia się wtedy efekt rozciągania. Wpadając do czarnej dziury, dany obiekt jest coraz bardziej rozciągany i rozrywany. Tylko odpowiednio duża czarna dziura zrobi z Ziemią coś takiego. Nie jest możliwe, by jakikolwiek akcelerator cząstek mógł wygenerować aż tak wielką czarną dziurę. Do zniszczenia Ziemi musimy skorzystać z gotowej dziury. Astronomowie sądzą, że w naszej galaktyce jest około 10 milionów tych tajemniczych obiektów. Gdyby któraś zabłąkała się w nasze okolice, mogłaby rozerwać Ziemię na kawałki. Nasze teleskopy mogłyby jej nawet nie wykryć. O jej zbliżaniu świadczyłyby gigantyczne powodzie i trzęsienia Ziemi wywołane potężną grawitacją. Gdy czarna dziura będzie wchodzić w atmosferę, zadziała niczym odkurzacz, wsysając wszystko siłą ponad 1500 większą od ziemskiej grawitacji. Potem zacznie odkształcać glob. Po
powierzchnia rozciągnie się i rozerwie. W końcu dziura wniknie w ziemię, rozpalając i wyparowując to, co napotka. Zacznie okrążać ziemię, ale w jej wnętrzu, pożerając wszystko po drodze. Stopniowo będzie zwalniać, aż dotrze do jądra. Wreszcie cała planeta zniknie w jej wnętrzu. Jedyne, co pozostanie, to sama czarna dziura. To dla Ziemi straszny koniec. Na szczęście dla nas, wysoce nieprawdopodobny. Skoro czarna dziura się nie sprawdziła, czas spróbować czegoś innego. Pewny sposób na zniszczenie Ziemi to zmiana jej odległości od Słońca. Zbliżmy planetę, a się upiecze. Odsuńmy dalej. Wkrótce nastąpi kolejna epoka lodowcowa. Niedawno naukowcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że przesunięcie planety wcale nie jest niemożliwe. Wystarczy skorzystać z zasady, którą wykorzystujemy do wyrzucania sond w daleką przestrzeń. Ziemia może być zaledwie o kilka odpowiednich przelotów od śmierci w płomieniach. Czego trzeba, by spłonęła cała planeta? Pieca atomowego o średnicy 1,5 miliona kilometrów. Brzmi absurdalnie. Rzecz w tym, że to się Ziemi przydarzy. Jest tylko kwestią czasu. Starzejąc się, Słońce robi się coraz większe i jaśniejsze. W ciągu następnych 2 miliardów lat na Ziemi nie będzie już można żyć. Będzie jak Wenus z zabójczym efektem cieplarnianym, brakiem wody i temperaturą ponad 500 stopni. W końcu Słońce spuchnie tak, że spali Ziemię. Chyba że uda się ją odciągnąć. Jeśli ma się wrogie zamiary, można zrobić na odwrót. Wykorzystać odpowiednio duże obiekty, by przenieść energię grawitacji i przesunąć Ziemię na orbitę bliżej Słońca. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Ziemia waży 6 bilionów bilionów kilogramów. Pchnięcie czegoś o takich rozmiarach to spore wyzwanie. Ale jest na to sposób. Nazywa się asysta grawitacyjna. Inżynierowie konstruujący sondy bez przerwy z niej korzystają. Weźmy przeznaczoną do badań Saturna sondę Cassini-Huygens. Ma wielkość autobusu szkolnego. To jedna z największych istniejących sond. By osiągnąć prędkość pozwalającą dotrzeć do Saturna, sonda musiała okrążyć Wenus 2 razy, a Ziemię raz. Każdy przelot podbierał energię planety i przekazywał ją sondzie. Dzięki maleńkiej zmianie kursu planet, sonda znacznie zyskała na prędkości. Kluczowa jest tutaj energia orbitalna. W ruchu Ziemi wokół Słońca jest energia, więc jeśli się jej trochę skradnie, Ziemia przesunie się bliżej Słońca. Można to zrobić przy pomocy asteroidy. Bierzemy skałę o średnicy około 2 kilometrów i pchamy ją w taki sposób, by przelatując obok Ziemi, skradła trochę jej energii. Asteroida odleci, a Ziemia przesunie się w stronę Słońca. Nie warto jednak marnować dobrej asteroidy. Sprytniej będzie puścić ją w stronę Jowisza tak, by przeleciała blisko niego. W odpowiedni sposób energię ukradzioną Ziemi przekazała Jowiszowi, a potem znów wróciła do Ziemi. Jeśli to dobrze zgramy, będziemy mieć energetyczny pas transmisyjny, który będzie kradł energię Ziemi, przekazywał ją Jowiszowi i znów wracał do Ziemi. W ten sposób możemy wykorzystać setki czy tysiące asteroid, które będą powtarzać cały manewr z kradzieżą energii, ani się obejrzymy, jak Ziemia spadnie na Słońce.
Najpierw trzeba jednak asteroidę złapać. Jest wielka jak kura i leci z prędkością 15 km na sekundę. Potem trzeba przytwierdzić silniki, które nadadzą asteroidzie właściwy kurs. Następnie to wszystko trzeba powtórzyć 1000 razy. Powolutku, po upływie 1000 lat, Ziemia zacznie zsuwać się w stronę Słońca. Dziś krążymy w odległości 150 milionów kilometrów. Gdy osiągniemy 100 milionów, Ziemia będzie jałową, rozgrzaną planetą niczym Wenus. Wtedy zacznie się robić naprawdę ciężko. Wraz z opadaniem Ziemi w stronę Słońca zaczną się dziać rzeczy, które będą zwiastować katastrofę. Zbliżanie się do Słońca spowoduje podgrzanie i wysadzenie atmosfery. Oceany wyparują i Ziemia zmieni się w wielką kometę. Ale najgorsze dopiero nadejdzie. Na część zbliżającej się wciąż Ziemi, która znajduje się od strony Słońca, grawitacja Słońca będzie działać silniej, co spowoduje rozciąganie planety. W końcu Ziemia zbliży się tak, że grawitacja Słońca przeważy grawitację Ziemi i Ziemia zostanie rozerwana. Ziemia umrze, ale jej duch może przetrwać w postaci pierścienia gruzu krążącego wokół Słońca. Peter Schulz, geolog planetarny. Jeśli Ziemia lub inny obiekt znajdzie się w pobliżu czegoś wielkości Słońca, zostanie ostatecznie rozerwany. Rozpadnie się na wiele małych fragmentów, które zaczną krążyć wokół Słońca w formie pierścienia. Słońce wyglądałoby jak Saturn, który ma własny pierścień z pyłu i gruzu. Śmierć w płomieniach i smutna pozostałość w postaci pierścienia. Jeśli chciałoby się zniszczyć planetę, ten sposób może się sprawdzić. Jednak wyjątkowo precyzyjne manewrowanie miliardami rozpędzonych ton skał nie należy do łatwych zadań. Nie wspominając o ogromnej ilości czasu potrzebnego do przechwycenia odpowiedniej liczby asteroid. Próbowaliśmy już Ziemię zgnieść i spalić. Czas na coś nowego. Bombę antymaterialną. Od ponad wieku naukowcy poszukują jednej teorii, która objęłaby procesy zachodzące w makroskali, dotyczące planet, galaktyk i gwiazd, jak i mikroskali, czyli świecie elektronów, protonów i kwarków. Powstające teorie ujawniają istnienie wyjątkowo niebezpiecznych zjawisk. Jedno z nich może przynieść kres Ziemi. To antymateria. Koncepcja powstała w latach 20. ubiegłego wieku. W latach 30. udało się pierwszą antycząstkę zaobserwować. Dziś w akceleratorach cząstek możemy antymaterię wytwarzać. A antymateria to podstawowy składnik najpotężniejszej bomby świata. Antymateria to najbardziej wybuchowa substancja, jaką znamy. Jest znacznie silniejsza nawet od bomby wodorowej. Ale trudno ją znaleźć. Wszystko, co nas otacza, aż po najodleglejsze galaktyki, zbudowane jest z materii powstałej 13 miliardów lat temu podczas Wielkiego Wybuchu. Wtedy powstała też antymateria. W
wyglądają podobnie, ale są swoim całkowitym przeciwieństwem. Jeśli je zetknąć, unicestwią się nawzajem. Kosmolog Lawrence Krauss. Każdej cząstce we wszechświecie odpowiada antycząstka o identycznej masie i przeciwnym ładunku elektrycznym. Jeśli te cząstki się zetkną, anihilują, zmieniają się w czyste promieniowanie. Nie ma możliwości wygenerowania z cząstki większej energii niż poprzez anihilację z jej antycząstką, bo cała ich masa przekształca się w promieniowanie. Mamy tu proton, a tam stoi antykraus z antyprotonem. Gdy proton i antyproton się złączą, dojdzie do niesamowitej eksplozji. Dobra, anihilujemy. To stało się z całą antymaterią powstałą w wielkim wybuchu. Została anihilowana. Skoro chcemy jej użyć do budowy bomby, musimy sami ją stworzyć. Wytwarzanie antymaterii to trochę jak strzelanie z broni do tarczy. Jeśli strzelę do tarczy z papieru, wyrwany kawałek papieru to materia, a pozostała po nim dziura to antymateria. Do wytworzenia pary cząstki i antycząstki potrzeba energii. Na strzelnicy dostarczycielem energii jest kula. W nauce odpowiednikiem broni jest akcelerator cząstek, taki jak w ośrodku CERN w Szwajcarii. Największy akcelerator cząstek świata może nie tylko generować potencjalne czarne dziury jako produkt uboczny, ale wytwarza też cząstki antymaterii powstałe w wyniku zderzeń cząstek. Cząstki w akceleratorze poruszają się z ogromną szybkością, która daje im wystarczająco dużo energii, by podczas zderzeń z innymi cząstkami energii powstały nowe cząstki antymaterii, choć w dość skromnych ilościach. Akcelerator jest olbrzymi. Cały znajduje się pod ziemią. Nawet detektory cząstek są wielkości domów. Wszystko po to, by poznać cząstki istniejące tylko chwilę po wielkim wybuchu. Nieprawdopodobna energia wybuchu doprowadziła do powstania różnych egzotycznych cząstek subatomowych, w tym także antymaterii. Dzisiejszy wszechświat zbudowany jest z materii pozostałej po anihilacji z całą antymaterią. Dlatego antymaterię trzeba wytworzyć. Wystrzel protony w potężnym kołowym tunelu. Manewruj nimi przy pomocy potężnych magnesów. Tych samych magnesów użyj do nadania im prędkości zbliżonej do prędkości światła. A potem rzuć wiązkę na metalowy blok. Na każdy milion uderzających protonów powstanie jeden antyproton. To tak jakby plejt trafiał z broni w cel raz na milion wystrzałów. W akceleratorze uzyskujemy tylko jedną parę cząstki i antycząstki na milion zderzeń. Niełatwo jest więc taką antycząstkę namierzyć. To tak jakby nad wodospadem Niagara próbować namierzyć jedną właściwą kropelkę. Dlatego tak trudno jest wyprodukować duże ilości antymaterii. Nawet jeśli otrzymamy odpowiednią ilość antymaterii, następnym wyzwaniem będzie przerobienie jej na bombę. Trudno o coś mniej stabilnego niż bomba antymaterialna. Trzeba znaleźć sposób, by utrzymać antymaterię z dala od zwykłej materii. Inaczej dojdzie do wybuchu.
Na dłonią mam garść antymaterii. Lepiej, żeby nie dotknęła mojej ręki, bo inaczej będziemy mieli potężną anihilację. Co gorsza, antymateria nie może wejść w kontakt z powietrzem, bo ono też jest z materii. Więc eksplozja gwarantowana. Do badania antymaterii potrzebny jest specjalny pojemnik, tak zwana pułapka Penninga. Potężne magnesy utrzymują antycząstki zawieszone w próżni. By przechować antymaterię, muszę utrzymać ją w stanie lewitacji nad moją dłonią. Potrzebuję więc silnych pól elektromagnetycznych ustawionych tak, by antymateria trzymała się z dala od ręki. Ale antycząstki trzeba też trzymać w idealnej próżni. Nawet drobina powietrza w pojemniku doprowadziłaby do wybuchu. Jak widać, do przechowania antymaterii potrzeba potężnych pól elektromagnetycznych i idealnej próżni, co wymaga dużej ilości energii i ogromnych maszyn wysokiej technologii. Jak na razie w sumie udało się wyprodukować 20 nanogramów antymaterii. To jedna 100-milionowa wagi groszowej monety. Wyprodukowaną z niej bombę trudno by było nawet dostrzec. 70 metrów stąd umieściłem ekwiwalent tej bomby wykonany z trotylu. Zobaczmy, jaki będzie wybuch. Wow. 20 nanogramów antymaterii wywołuje sporą eksplozję, ale to stanowczo za mało. By zniszczyć Ziemię, potrzeba 2,5 biliona ton. Bomba miałaby wielkość góry Mount Everest. Dziura w Ziemi miałaby głębokość prawie 6,5 tysiąca kilometrów. Dopiero wtedy byłoby możliwe to, że Ziemia rozpadnie się na tysiące kawałków. Przy potężnej bombie te kawałki odleciałyby daleko i zniknęły w przestrzeni kosmicznej. W przypadku mniejszej bomby, w wyniku działania grawitacji, odłamki zbiłyby się ponownie, tworząc płynną kulę. Budzące grozę wspomnienie po powstałej 4,5 miliarda lat temu Ziemi. To wszystko może się zdarzyć, w teorii. Ale trzeba jeszcze rozpracować parę technicznych detali. W czym problem? Jeśli chce się antymaterią rozwalić Ziemię, to ona sobie poradzi. Tylko że do tego potrzeba tyle energii, ile Słońce produkuje w tydzień. Póki co nasza technologia się z tym nie upora. Przy obecnym tempie produkcji wytworzenie odpowiedniej bomby zajęłoby więcej czasu, niż istnieje Wszechświat. Może jednak antymateria nie jest najlepszym sposobem na unicestwienie Ziemi? Kolejny pomysł brzmi bardziej obiecująco. Tym bardziej, że w przeszłości już się sprawdził. Przestrzeń to niebezpieczne miejsce. Pełno w nim odłamków skalnych o różnorakiej wielkości. Od kamyków po głazy rozmiarów planety. Ślady ich uderzeń są widoczne wszędzie, nawet na Księżycu. Asteroidy mogą też uderzyć w nas. Z powodu jednej z nich wyginęły dinozaury. Może większa mogłaby zniszczyć całą planetę. Krater Barringera w Arizonie ma 1200 metrów średnicy i niemal 200 metrów głębokości. Dziś jesteśmy w stanie zrekonstruować to, co zdarzyło się tu tysiące lat temu. Dr Dan Derda, planetolog.
Nie chcielibyście tu stać 50 tysięcy lat temu. Meteoryt żelazny wielkości małego biurowca leci z przestrzeni, by uderzyć prosto w tę pustynię, z mocą między 1 a 10 megatonami. To ilość energii wystarczająca, by wytworzyć ten potężny krater za mną. Uderzenie, które spustoszyło obszar wielkości Nowego Jorku, miało siłę 600 razy większą od bomby zrzuconej na Hiroshimę. A to wcale nie był duży meteoryt. 65 milionów lat temu uderzył prawdziwy olbrzym. Miał 10 kilometrów średnicy i położony na ziemi o niemal kilometr przewyższałby Mount Everest. Powstały krater miał 160 km średnicy. W wyniku uderzenia wyginęły wszystkie dinozaury i większość form życia na Ziemi. Większa asteroida mogłaby unicestwić planetę. Dziś opracowywane są technologie mające nas chronić przed taką ewentualnością. Ale te same technologie można wykorzystać w dokładnie odwrotnym celu. Zaczniemy od podprowadzenia sondy w pobliżu asteroidy. Grawitacja sondy zaczyna oddziaływać na asteroidę. Większość technik przesuwania asteroid wymaga wiedzy na ich temat, z czego są zrobione, jak ich powierzchnia może reagować na przyciąganie lub odpychanie, jaki jest kształt asteroidy i jak szybko się obraca. W przypadku grawitacji ta wiedza nie jest nam potrzebna. Wystarczy zatrzymać sondę w odpowiednim miejscu w pobliżu asteroidy. Wtedy wspólne oddziaływanie grawitacyjne będzie je powoli przyciągać, aż się złączą. Do manewrowania przydadzą się też dodatkowe silniki, które już są w użyciu podczas podróży w przestrzeń, więc nowa technologia nie jest potrzebna. Jednak zamiast skierować się na asteroidę, niech działają na boki, by je nie odpychać. Silników zazwyczaj używa się do tego, by statek kosmiczny się oddalił. W tym wypadku grawitacja będzie utrzymywać sondę i asteroidę razem. Jeśli sonda będzie powoli nabierać tempa, grawitacja będzie działać niczym lina holownicza i utrzyma asteroidę przy sondzie. Z czasem będziemy w stanie zmienić kurs asteroidy, by Ziemię ominęła lub w nią uderzyła. Inną metodą ochrony przed uderzeniem jest sublimacja słoneczna. To zmiana kursu asteroidy lub komety przy pomocy światła słonecznego. Do demonstracji potrzebna będzie kometa domowej roboty. Niektóre z krążących w pobliżu Ziemi obiektów to komety. Sprawdźmy więc, z czego są i zróbmy sobie taką. Garść ziemi, trochę suchego lodu, teraz woda i czekolada. Do komety dodamy kilka procent materiału organicznego. W zewnętrznym układzie słonecznym występuje amoniak. W naszym wypadku jego rolę spełni środek czyszczący na bazie amoniaku. Zobaczmy, czy uda się z tego wszystkiego ulepić jądro komety. Szkło powiększające dopełnia całości. Jeśli uda się skupić promień światła na powierzchni komety, część nagromadzonej wody w jej jądrze wyparuje. Strumień wydostającej się z jądra pary zadziała trochę jak silnik odrzutowy i z czasem mógłby on doprowadzić do skorygowania toru lotu komety. Tak mogłoby to wyglądać. Siła światła słonecznego wystarczy, by sprowadzić kosmiczną bryłę z kursu kolizyjnego z Ziemią. Ale to nie wystarczy w przypadku obiektu tak dużego, że może zetrzeć Ziemię w proch. By zniszczyć Ziemię, nasz kosmiczny pocisk musi być wielki.
taki jak Mars. Wiemy to na pewno, ponieważ w przeszłości już się to zdarzyło. 4,5 miliarda lat temu obiekt wielkości Marsa uderzył w Ziemię. Z wyrzuconego w przestrzeń gruzu uformował się Księżyc. Gdyby uderzenie nastąpiło czołowo, a nie pod kątem, nie byłoby nas tutaj. Sprawdźmy to na poligonie strzelania pionowego w Centrum Badawczym Ames NASA w Kalifornii. To czterometrowe działo wyrzuca pociski z prędkością ponad 6 km na sekundę. 4 razy szybciej niż karabin. Profesor Peter Schulz, geolog planetarny, przeprowadzi symulację czołowego uderzenia przez obiekt wielkości Marsa, który odegra ten pocisk w Ziemię, czyli te kule. Wszystko jest przygotowane. Schulz wprowadza ostatnie poprawki. Czy atrapa naszej planety rozpadnie się na kawałki? Jaka piękna katastrofa. Nic nie zostało. Uderzenie czołowe i całkowita destrukcja gwarantowana. Do całkowitego zniszczenia potrzebny jest obiekt odpowiedniej wielkości, lecący z odpowiednią szybkością i uderzający pod odpowiednim kątem. Im mniejszy kąt, tym mniejsza szansa na całkowity rozpad. Do rozbicia Ziemi potrzeba czegoś ogromnego, co uderzy pod kątem prostym. Już wiemy, czego nam trzeba, by uderzenie rozbiło Ziemię. Asteroidy i komety okazały się za małe. Na kurs kolizyjny trzeba by było sprowadzić planetę. To wymaga technologii, której jeszcze długo nie osiągniemy. Możemy przesuwać asteroidy i komety, ale one mają tylko po kilka kilometrów średnicy. Nam potrzebny jest znacznie większy obiekt. Mars jest 3 razy mniejszy od Ziemi, ale nawet jego uderzenie nie unicestwi Ziemi. Potrzeba nam czegoś wielkości naszej planety, takiego jak Wenus, ale nie umielibyśmy pokierować czymś tak wielkim z taką precyzją, by skutecznie uderzyć w Ziemię. Zniszczenie Ziemi przy pomocy skały z kosmosu nie wchodzi w rachubę. Może ostateczny cios przyjdzie nie z kosmosu, ale z samej Ziemi. Genetyka, robotyka, nanotechnologia. Badacze mają nadzieję, że maszyny wprowadzą nas w nowy, wspaniały świat. Już dziś roboty mogą się uczyć, budować inne roboty i współpracować ze sobą. To może być początek nowej ery, albo początek końca. Na razie potrafimy konstruować maszyny, które wymagają kontroli człowieka. Ale naukowcy pracują nad robotami zdolnymi do samodzielnego myślenia, a nawet reprodukcji. Roboty, które są w stanie stworzyć kopię samych siebie bez udziału człowieka, mogłyby pewnego dnia przejąć kontrolę nad światem. Hod Lipson, profesor robotyki, jest pionierem w dziedzinie replikacji robotów. Jeśli robot umiałby stworzyć wierną kopię siebie, to z tych 2 robotów zrobiłyby się 4 i tak dalej. Wkrótce te roboty mogłyby zająć całą potrzebną nam przestrzeń. Po pierwszej samoreplikacji tego procesu nie bylibyśmy w stanie go zatrzymać. Najpierw jednak trzeba ją umożliwić. W laboratorium Cornell Robotics Lipson i jego zespół konstruują maszyny, które potrafią się uczyć, konstruować i same siebie budują. To pierwszy samoreplikujący robot świata. Wystarczy dostarczyć odpowiednie komponenty i maszyna stworzy kopię samej siebie. Bez dostarczonych przez ludzi plastikowych kości robot sobie nie poradzi.
dlatego jest raczej niegroźny. Do zniszczenia Ziemi potrzebne są maszyny, które jako bloki budulcowe wykorzystają znacznie mniejsze elementy, nawet atomy. Próbujemy skonstruować robota składającego się ze znacznie mniejszych półmilimetrowych kości, które ledwo można dostrzec. W tym pojemniku jest ich około 10. Próbujemy coś z nich stworzyć. Im mniejsze elementy budulcowe, tym replikacja jest szybsza i łatwiejsza. Lipson uważa, że postęp w robotyce zrewolucjonizuje przemysł produkcyjny. Ale każdy postęp wiąże się z ryzykiem. Teoretycznie nanoroboty mogą zacząć się replikować poza wszelką kontrolą. Na razie to pomysł rodem z science fiction. Bezkształtna masa przejmuje władzę nad światem. Niemal niewidzialne maszyny niszczą wszelkie życie. W końcu samoreplikujące maszyny budują się z tak maleńkich cząstek materii, że zalewają świat na kształt powodzi. To koszmarna wizja. Samopowielające się nanomaszyny mogłyby w teorii zniszczyć życie na Ziemi. Do zniszczenia samej planety trzeba jednak czegoś więcej. Do reprodukcji maszyny potrzebują energii i surowców, innymi słowy, pożywienia. Im go więcej, tym więcej kopii można wykonać. A największym źródłem pożywienia na Ziemi jest sama Ziemia. Najdoskonalsza samoreplikacja to taka, która wykorzysta samą naturę. Jeśli uda się stworzyć maszynę, która będzie się powielać przy wykorzystaniu surowców i energii zaczerpniętych ze środowiska, to naprawdę będzie imponujące osiągnięcie. Najpowszechniejszym naturalnym surowcem na Ziemi jest skała. Zbudujmy samoreplikującego robota, który żywi się skałą, a będzie mieć pod ręką 6 bilionów bilionów kilogramów pożywienia. Niektóre organizmy już wykorzystują skały, na przykład żywiące się nimi bakterie, które żyją w ziemskiej skorupie nawet kilka kilometrów pod ziemią. Ale te organizmy są dla Ziemi korzystne, pomagają formować glebę i podtrzymują życie. Jest cała masa bakterii żywiących się skałami, które dopiero odkrywamy. Wykorzystują one materiał skalny jako źródło energii i jako materiał budulcowy do tworzenia nowych biologicznych cząstek. Innymi słowy, istnieją biologiczne organizmy, które żywią się skałami. Żywiące się skałami, samoreplikujące się roboty. Ale to za mało. Potrzebna jest inteligencja, zdolność do współpracy. Profesor Alan Winfield jest szefem projektu Symbrion, którego celem jest skonstruowanie robotów zdolnych do współpracy, tak jak owady w roju. Mamy 5 lat na stworzenie grupy samokonstruujących się robotów. Ma ich być 30 do 40. Będą one fizycznie połączone, by współdziałać na kształt jednego organizmu. Największym wyzwaniem będzie nauczyć roboty podejmowania decyzji co do tego, jaką funkcję chcą pełnić. Nerwu stopowego czy kolanowego, a może czuciowego albo mózgowego. Potem muszą nauczyć się współpracować, by na przykład powstały organizm był w stanie chodzić. Skonstruowanie zdolnych do współpracy robotów to duże wyzwanie. Z pomocą przyjdą fachowcy. Mrówki to specjaliści w grze zespołowej. Każdy owad pracuje dla dobra całej kolonii. Może nauczymy się tego od nich i przekażemy tę wiedzę robotom. Roboty zachowują się trochę jak mrówki czy inne owady społeczne. Obserwowanie tych owadów pomaga nam projektować sztuczne systemy w oparciu o te same zasady, które one wykorzystują. Dziś to tylko kłębowisko układów scalonych i drutów, ale jutro mogą to być zdolne do współpracy roboty. Mrówki pracują dla dobra kolonii. Roboty mają pracować dla nas. Mechaniczne roje mogą być użyteczne w środowiskach, gdzie duże maszyny zawodzą.
Wyobraźmy sobie akcję poszukiwawczą lub ratowniczą. Mamy do dyspozycji ogromne liczby małych robotów. Różne rzeczy będą się z nimi dziać. Wiele z nich może ulec uszkodzeniu czy zniszczeniu, ale wciąż będą następne, które je zastąpią. To fantastyczna perspektywa. Już dziś możemy zbudować roboty zdolne do reprodukcji. Gdy dodamy do tego zdolność do współpracy, mamy potencjalnego zabójcę naszej planety. Czas na matematykę. Wyobraźmy sobie, że każdy robot potrzebuje dnia na replikację. Po zaledwie miesiącu jest ich już ponad miliard. Po roku są ich biliony. Ziemię zalewają maszyny, które nie robią nic poza zjadaniem skał. W końcu skał już zabraknie. Zostanie tylko potężna kula samoreplikujących się robotów. W końcu osiągnęliśmy cel? Niekoniecznie. Szukając sposobu na unicestwienie Ziemi, próbowaliśmy ją pochłonąć, spalić, zetrzeć na proch, wysadzić i wydać na żer. Ale Ziemia to twardy zawodnik. Pokonała wszystko, co wrogi wszechświat postawił na jej drodze w ciągu 4,5 miliarda lat. I jedno jest pewne. Wciąż tu jesteśmy. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Justyna Rudnik, czytał Robert Samot. Robotów zdolnych do współpracy, tak jak owady w roju. Mamy 5 lat na stworzenie grupy samokonstruujących się robotów. Ma ich być 30 do 40. Będą one fizycznie połączone, by współdziałać na kształt jednego organizmu. Największym wyzwaniem będzie nauczyć roboty podejmowania decyzji co do tego, jaką funkcję chcą pełnić. Nerwu stopowego, czy kolanowego, a może czuciowego, albo mózgowego. Potem muszą nauczyć się współpracować, by na przykład powstały organizm był w stanie chodzić. Skonstruowanie zdolnych do współpracy robotów to duże wyzwanie. Z pomocą przyjdą fachowcy. Mrówki to specjaliści w grze zespołowej. Każdy owad pracuje dla dobra całej kolonii. Może nauczymy się tego od nich i przekażemy tę wiedzę robotom. Roboty zachowują się trochę jak mrówki czy inne owady społeczne. Obserwowanie tych owadów pomaga nam projektować sztuczne systemy w oparciu o te same zasady, które one wykorzystują. Dziś to tylko kłębowisko układów scalonych i drutów, ale jutro mogą to być zdolne do współpracy roboty. Mrówki pracują dla dobra kolonii. Roboty mają pracować dla nas. Mechaniczne roje mogą być użyteczne w środowiskach, gdzie duże maszyny zawodzą. Wyobraźmy sobie akcję poszukiwawczą lub ratowniczą. Mamy do dyspozycji ogromne liczby małych robotów. Różne rzeczy będą się z nimi dziać. Wiele z nich może ulec uszkodzeniu czy zniszczeniu, ale wciąż będą następne, które je zastąpią. To fantastyczna perspektywa. Już dziś możemy zbudować roboty zdolne do reprodukcji. Gdy dodamy do tego zdolność do współpracy, mamy potencjalnego zabójcę naszej planety. Czas na matematykę. Wyobraźmy sobie, że każdy robot potrzebuje dnia na replikację. Po zaledwie miesiącu jest ich już ponad miliard. Po roku są ich biliony. Ziemię zalewają maszyny, które nie robią nic poza zjadaniem skał. W końcu skał już zabraknie. Zostanie tylko potężna kula samoreplikujących się robotów. W końcu osiągnęliśmy cel? Niekoniecznie.
szukając sposobu na unicestwienie Ziemi, próbowali przestrzeń. Ziemia może być zaledwie o kilka odpowiednich przelotów od śmierci w płomieniach. Czego trzeba, by spłonęła cała planeta? Pieca atomowego o średnicy 1,5 miliona kilometrów. Brzmi absurdalnie. Rzecz w tym, że to się Ziemi przydarzy. Jest tylko kwestią czasu. Starzejąc się, Słońce robi się coraz większe i jaśniejsze. W ciągu następnych 2 miliardów lat na Ziemi nie będzie już można żyć. Będzie jak Wenus z zabójczym efektem cieplarnianym, brakiem wody i temperaturą ponad 500 stopni. W końcu Słońce spuchnie tak, że spali Ziemię. Chyba że uda się ją odciągnąć. Jeśli ma się wrogie zamiary, można zrobić na odwrót. Wykorzystać odpowiednio duże obiekty, by przenieść energię grawitacji i przesunąć Ziemię na orbitę bliżej Słońca. Łatwo powiedzieć, trudniej wykonać. Ziemia waży 6 bilionów bilionów kilogramów. Pchnięcie czegoś o takich rozmiarach to spore wyzwanie. Ale jest na to sposób. Nazywa się asysta grawitacyjna. Inżynierowie konstruujący sondy bez przerwy z niej korzystają. Weźmy przeznaczoną do badań Saturna sondę Cassini-Huygens. Ma wielkość autobusu szkolnego. To jedna z największych istniejących sond. By osiągnąć prędkość pozwalającą dotrzeć do Saturna, sonda musiała okrążyć Wenus 2 razy, a Ziemię raz. Każdy przelot podbierał energię planety i przekazywał ją sondzie. Dzięki maleńkiej zmianie kursu planet, sonda znacznie zyskała na prędkości. Kluczowa jest tutaj energia orbitalna. W ruchu Ziemi wokół Słońca jest energia, więc jeśli się jej trochę skradnie, Ziemia przesunie się bliżej Słońca. Można to zrobić przy pomocy asteroidy. Bierzemy skałę o średnicy około 2 km i pchamy ją w taki sposób, by przelatując obok Ziemi, skradła trochę jej energii. Asteroida odleci, a Ziemia przesunie się w stronę Słońca. Nie warto jednak marnować dobrej asteroidy. Sprytniej będzie puścić ją w stronę Jowisza tak, by przeleciała blisko niego. W odpowiedni sposób energię ukradzioną Ziemi przekazała Jowiszowi, a potem Genetyka, robotyka, nanotechnologia. Badacze mają nadzieję, że maszyny wprowadzą nas w nowy, wspaniały świat. Już dziś roboty mogą się uczyć, budować inne roboty i współpracować ze sobą. To może być początek nowej ery, albo początek końca. Na razie potrafimy konstruować maszyny, które wymagają kontroli człowieka. Ale naukowcy pracują nad robotami zdolnymi do samodzielnego myślenia, a nawet reprodukcji. Roboty, które są w stanie stworzyć kopię samych siebie bez udziału człowieka, mogłyby pewnego dnia przejąć kontrolę nad światem. Hod Lipson, profesor robotyki, jest pionierem w dziedzinie replikacji robotów. Jeśli robot umiałby stworzyć wierną kopię siebie, to z tych 2 robotów zrobiłyby się 4 i tak dalej. Wkrótce te roboty mogłyby zająć całą potrzebną nam przestrzeń. Po pierwszej samoreplikacji tego procesu nie bylibyśmy w stanie go zatrzymać. Najpierw jednak trzeba ją umożliwić. W laboratorium Cornell Robotics Lipson i jego zespół konstruują maszyny, które potrafią się uczyć, konstruować i same siebie budują. To pierwszy samoreplikujący robot świata. Wystarczy dostarczyć odpowiednie komponenty i maszyna stworzy kopię samej siebie. Bez dostarczonych przez ludzi plastikowych kości robot sobie nie poradzi. Dlatego jest raczej niegroźny.
do zniszczenia Ziemi potrzebne są maszyny, które jako bloki budulcowe wykorzystają znacznie mniejsze elementy, nawet atomy. Próbujemy skonstruować robota składającego się ze znacznie mniejszych półmilimetrowych kości, które ledwo można dostrzec. W tym pojemniku jest ich około 10. Próbujemy coś z nich stworzyć. Im mniejsze elementy budulcowe, tym replikacja jest szybsza i łatwiejsza. Lipson uważa, że postęp w robotyce zrewolucjonizuje przemysł produkcyjny. Ale każdy postęp wiąże się z ryzykiem. Teoretycznie nanoroboty mogą zacząć się replikować poza wszelką kontrolą. Na razie to pomysł rodem z science fiction. Bezkształtna masa przejmuje władzę nad światem. Niemal niewidzialne maszyny niszczą wszelkie życie. W końcu samoreplikujące dzisiejszy wszechświat zbudowany jest z materii pozostałej po anihilacji z całą antymaterią. Dlatego antymaterię trzeba wytworzyć. Wystrzel protony w potężnym kołowym tunelu. Manewruj nimi przy pomocy potężnych magnesów. Tych samych magnesów użyj do nadania im prędkości zbliżonej do prędkości światła. A potem rzuć wiązkę na metalowy blok. Na każdy milion uderzających protonów powstanie jeden antyproton. To tak jakby plate trafiał z broni w cel raz na milion wystrzałów. W akceleratorze uzyskujemy tylko jedną parę cząstki i antycząstki na milion zderzeń. Niełatwo jest więc taką antycząstkę namierzyć. To tak jakby nad wodospadem Niagara próbować namierzyć jedną właściwą kropelkę. Dlatego tak trudno jest wyprodukować duże ilości antymaterii. Nawet jeśli otrzymamy odpowiednią ilość antymaterii, następnym wyzwaniem będzie przerobienie jej na bombę. Trudno o coś mniej stabilnego niż bomba antymaterialna. Trzeba znaleźć sposób, by utrzymać antymaterię z dala od zwykłej materii. Inaczej dojdzie do wybuchu. Nad dłonią mam garść antymaterii. Lepiej, żeby nie dotknęła mojej ręki, bo inaczej będziemy mieli potężną anihilację. Co gorsza, antymateria nie może wejść w kontakt z powietrzem, bo ono też jest z materii, więc eksplozja gwarantowana. Do badania antymaterii potrzebny jest specjalny pojemnik, tak zwana pułapka Penninga. Potężne magnesy utrzymują antycząstki zawieszone w próżni. By przechować antymaterię, muszę utrzymać ją w stanie lewitacji nad moją dłonią. Potrzebuję więc silnych pól elektromagnetycznych ustawionych tak, by antymateria trzymała się z dala od ręki. Ale antycząstki trzeba też trzymać w idealnej próżni. Nawet drobina powietrza w pojemniku doprowadziłaby do wybuchu. Jak widać, do przechowania antymaterii potrzeba potężnych pól elektromagnetycznych i idealnej próżni, co wymaga dużej ilości energii i ogromnych maszyn wysokiej technologii. Profesor robotyki jest pionierem w dziedzinie replikacji robotów. Jeśli robot umiałby stworzyć wierną kopię siebie, to z tych dwóch robotów zrobiłyby się cztery i tak dalej. Wkrótce te roboty mogłyby zająć całą potrzebną nam przestrzeń. Po pierwszej samoreplikacji tego procesu nie bylibyśmy w stanie go zatrzymać. Najpierw jednak trzeba ją umożliwić. W laboratorium Cornell Robotics Lipson i jego zespół konstruują maszyny, które potrafią się uczyć, konstruować i same siebie budują. To pierwszy samoreplikujący robot świata. Wystarczy dostarczyć odpowiednie komponenty i maszyna stworzy kopię samej siebie.
Bez dostarczonych przez ludzi plastikowych kości robot sobie nie poradzi. Dlatego jest raczej niegroźny. Do zniszczenia Ziemi potrzebne są maszyny, które jako bloki budulcowe wykorzystają znacznie mniejsze elementy, nawet atomy. Próbujemy skonstruować robota składającego się ze znacznie mniejszych półmilimetrowych kości, które ledwo można dostrzec. W tym pojemniku jest ich około 10. Próbujemy coś z nich stworzyć. Im mniejsze elementy budulcowe, tym replikacja jest szybsza i łatwiejsza. Lipson uważa, że postęp w robotyce zrewolucjonizuje przemysł produkcyjny. Ale każdy postęp wiąże się z ryzykiem. Teoretycznie nanoroboty mogą zacząć się replikować poza wszelką kontrolą. Na razie to pomysł rodem z science fiction. Bezkształtna masa przejmuje władzę nad światem. Niemal niewidzialne maszyny niszczą wszelkie życie. W końcu samoreplikujące maszyny budują się z tak maleńkich cząstek materii, że zalewają świat na kształt powodzi. To koszmarna wizja. Samopowielające się nanomaszyny mogłyby w teorii zniszczyć życie na Ziemi. Do zniszczenia samej planety trzeba jednak czegoś więcej. Do reprodukcji maszyny potrzebują energii i surowców. Innymi słowy, pożywienia. Im go więcej, tym więcej kopii można wykonać. A największym źródłem pożywienia na Ziemi jest sama Ziemia. Najdoskonalsza samoreplikacja to taka, która wykorzysta samą naturę. Wyprodukowaną z niej bombę trudno by było nawet dostrzec. 70 metrów stąd umieściłem ekwiwalent tej bomby wykonany z trotylu. Zobaczmy, jaki będzie wybuch. Wow. 20 nanogramów antymaterii wywołuje sporą eksplozję, ale to stanowczo za mało. By zniszczyć Ziemię, potrzeba 2,5 biliona ton. Bomba miałaby wielkość góry Mount Everest. Dziura w Ziemi miałaby głębokość prawie 6,5 tysiąca kilometrów. Dopiero wtedy byłoby możliwe to, że Ziemia rozpadnie się na tysiące kawałków. Przy potężnej bombie te kawałki odleciałyby daleko i zniknęły w przestrzeni kosmicznej. W przypadku mniejszej bomby, w wyniku działania grawitacji, odłamki zbiłyby się ponownie, tworząc płynną kulę. Budzące grozę wspomnienie po powstałej 4,5 miliarda lat temu Ziemi. To wszystko może się zdarzyć, w teorii. Ale trzeba jeszcze rozpracować parę technicznych detali. W czym problem? Jeśli chce się antymaterią rozwalić Ziemię, to ona sobie poradzi. Tylko że do tego potrzeba tyle energii, ile Słońce produkuje w tydzień. Póki co nasza technologia się z tym nie upora. Przy obecnym tempie produkcji wytworzenie odpowiedniej bomby zajęłoby więcej czasu, niż istnieje wszechświat. Może jednak antymateria nie jest najlepszym sposobem na unicestwienie Ziemi? Kolejny pomysł brzmi bardziej obiecująco. Tym bardziej, że w przeszłości już się sprawdził. Przestrzeń to niebezpieczne miejsce. Pełno w nim odłamków skalnych o różnorakiej wielkości. Od kamyków po głazy rozmiarów planety. Ślady ich uderzeń są widoczne wszędzie, nawet na Księżycu. Asteroidy mogą też uderzyć w nas. Z powodu jednej z nich wyginęły dinozaury. Może większa mogłaby zniszczyć całą planetę.
części autobusu szkolnego. To jedna z największych istniejących sond. By osiągnąć prędkość pozwalającą dotrzeć do Saturna, sonda musiała okrążyć Wenus dwa razy, a Ziemię raz. Każdy przelot podbierał energię planety i przekazywał ją sondzie. Dzięki maleńkiej zmianie kursu planet, sonda znacznie zyskała na prędkości. Kluczowa jest tutaj energia orbitalna. W ruchu Ziemi wokół Słońca jest energia, więc jeśli się jej trochę skradnie, Ziemia przesunie się bliżej Słońca. Można to zrobić przy pomocy asteroidy. Bierzemy skałę o średnicy około 2 km i pchamy ją w taki sposób, by przelatując obok Ziemi, skradła trochę jej energii. Asteroida odleci, a Ziemia przesunie się w stronę Słońca. Nie warto jednak marnować dobrej asteroidy. Sprytniej będzie puścić ją w stronę Jowisza tak, by przeleciała blisko niego. W odpowiedni sposób energię ukradzioną Ziemi przekazała Jowiszowi, a potem znów wróciła do Ziemi. Jeśli to dobrze zgramy, będziemy mieć energetyczny pas transmisyjny, który będzie kradł energię Ziemi, przekazywał ją Jowiszowi i znów wracał do Ziemi. W ten sposób możemy wykorzystać setki czy tysiące asteroid, które będą powtarzać cały manewr z kradzieżą energii, ani się obejrzymy, jak Ziemia spadnie na Słońce. Najpierw trzeba jednak asteroidę złapać. Jest wielka jak kura i leci z prędkością 15 km na sekundę. Potem trzeba przytwierdzić silniki, które nadadzą asteroidzie właściwy kurs. Następnie to wszystko trzeba powtórzyć tysiące razy. Powolutku, po upływie tysięcy lat, Ziemia zacznie zsuwać się w stronę Słońca. Dziś krążymy w odległości 150 milionów kilometrów. Gdy osiągniemy 100 milionów, Ziemia będzie jałową, rozgrzaną planetą niczym Wenus. Wtedy zacznie się robić naprawdę ciężko. Wraz z opadaniem Ziemi w stronę Słońca zaczną się dziać rzeczy, które będą zwiastować katastrofę. Zbliżanie się do Słońca spowoduje podgrzanie i wysadzenie atmosfery. Oceany wyparują i Ziemia zmieni się w wielką kometę. Ale najgorsze dopiero nadejdzie. Na część zbliżającej się wciąż Ziemi, która znajduje się od strony Słońca, grawitacja Słońca będzie działać silniej, co spowoduje rozciąganie planety. W końcu Ziemia zbliży się tak, że grawitacja... W ten sposób możemy wykorzystać setki czy tysiące asteroid, które będą powtarzać cały manewr z kradzieżą energii, ani się obejrzymy, jak Ziemia spadnie na Słońce. Najpierw trzeba jednak asteroidę złapać. Jest wielka jak kura i leci z prędkością 15 km na sekundę. Potem trzeba przytwierdzić silniki, które nadadzą asteroidzie właściwy kurs. Następnie to wszystko trzeba powtórzyć tysiące razy. Powolutku, po upływie tysięcy lat, Ziemia zacznie zsuwać się w stronę Słońca. Dziś krążymy w odległości 150 milionów kilometrów. Gdy osiągniemy 100 milionów, Ziemia będzie jałową, rozgrzaną planetą niczym Wenus. Wtedy zacznie się robić naprawdę ciężko. Wraz z opadaniem Ziemi w stronę Słońca zaczną się dziać rzeczy, które będą zwiastować katastrofę. Zbliżanie się do Słońca spowoduje podgrzanie i wysadzenie atmosfery. Oceany wyparują i Ziemia zmieni się w wielką kometę. Ale najgorsze dopiero nadejdzie. Na część zbliżającej się wciąż Ziemi, która znajduje się od strony Słońca, grawitacja Słońca będzie działać silniej, co spowoduje rozciąganie planety. W końcu Ziemia zbliży się tak, że grawitacja Słońca przeważy grawitację Ziemi i Ziemia zostanie rozerwana. Ziemia umrze, ale jej duch może przetrwać w postaci pierścienia gruzu krążącego wokół Słońca. Pilot
Peter Schulz, geolog planetarny. Jeśli Ziemia lub inny obiekt znajdzie się w pobliżu czegoś wielkości Słońca, zostanie ostatecznie rozerwany. Rozpadnie się na wiele małych fragmentów, które zaczną krążyć wokół Słońca w formie pierścienia. Słońce wyglądałoby jak Saturn, który ma własny pierścień z pyłu i gruzu. Śmierć w płomieniach i smutna pozostałość w postaci pierścienia. Jeśli chciałoby się zniszczyć planetę, ten sposób może się sprawdzić. Jednak wyjątkowo precyzyjne manewrowanie miliardami rozpędzonych ton skał nie należy do łatwych zadań. Nie wspominając o ogromnej ilości czasu potrzebnego do przechwycenia odpowiedniej liczby asteroid. Próbowaliśmy już Ziemię zgnieść i spalić. Bardziej rozciągany i rozrywany. Tylko odpowiednio duża czarna dziura zrobi z Ziemią coś takiego. Nie jest możliwe, by jakikolwiek akcelerator cząstek mógł wygenerować aż tak wielką czarną dziurę. Do zniszczenia Ziemi musimy skorzystać z gotowej dziury. Astronomowie sądzą, że w naszej galaktyce jest około 10 milionów tych tajemniczych obiektów. Gdyby któraś zabłąkała się w nasze okolice, mogłaby rozerwać Ziemię na kawałki. Nasze teleskopy mogłyby jej nawet nie wykryć. O jej zbliżaniu świadczyłyby gigantyczne powodzie i trzęsienia Ziemi wywołane potężną grawitacją. Gdy czarna dziura będzie wchodzić w atmosferę, zadziała niczym odkurzacz, wsysając wszystko siłą ponad 1500 większą od ziemskiej grawitacji. Potem zacznie odkształcać glob. Powierzchnia rozciągnie się i rozerwie. W końcu dziura wniknie w ziemię, rozpalając i wyparowując to, co napotka. Zacznie okrążać Ziemię, ale w jej wnętrzu, pożerając wszystko po drodze. Stopniowo będzie zwalniać, aż dotrze do jądra. Wreszcie cała planeta zniknie w jej wnętrzu. Jedyne, co pozostanie, to sama czarna dziura. To dla Ziemi straszny koniec. Na szczęście dla nas wysoce nieprawdopodobny. Skoro czarna dziura się nie sprawdziła, czas spróbować czegoś innego. Pewny sposób na zniszczenie Ziemi to zmiana jej odległości od Słońca. Zbliżmy planetę, a się upiecze. Odsuńmy dalej. Wkrótce nastąpi kolejna epoka lodowcowa. Niedawno naukowcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że przesunięcie planety wcale nie jest niemożliwe. Wystarczy skorzystać z wszystko, co nas otacza, aż po najodleglejsze galaktyki, zbudowane jest z materii powstałej 13 miliardów lat temu podczas Wielkiego Wybuchu. Wtedy powstała też antymateria. Wyglądają podobnie, ale są swoim całkowitym przeciwieństwem. Jeśli je zetknąć, unicestwią się nawzajem. Kosmolog Lawrence Krauss. For every particle in nature,
Każdej cząstce we wszechświecie odpowiada antycząstka o identycznej masie i przeciwnym ładunku elektrycznym. Jeśli te cząstki się zetkną, anihilują, zmieniają się w czyste promieniowanie. Nie ma możliwości wygenerowania z cząstki większej energii niż poprzez anihilację z jej antycząstką, bo cała ich masa przekształca się w promieniowanie. Mamy tu proton, a tam stoi antykraus z antyprotonem. Gdy proton i antyproton się złączą, dojdzie do niesamowitej eksplozji. Dobra, anihilujemy. To stało się z całą antymaterią powstałą w wielkim wybuchu. Została anihilowana. Skoro chcemy jej użyć do budowy bomby, musimy sami ją stworzyć. Wytwarzanie antymaterii to trochę jak strzelanie z broni do tarczy. Jeśli strzelę do tarczy z papieru, wyrwany kawałek papieru to materia, a pozostała po nim dziura to antymateria. Do wytworzenia pary cząstki i antycząstki potrzeba energii. Na strzelnicy dostarczycielem energii jest kula. W nauce odpowiednikiem broni jest akcelerator cząstek, taki jak w ośrodku CERN w Szwajcarii. Największy akcelerator cząstek świata może nie tylko generować potencjalne czarne dziury jako produkt uboczny, ale wytwarza też cząstki antymaterii powstałe w wyniku zderzeń cząstek. Cząstki w akceleratorze poruszają się z ogromną szybkością, która daje im wystarczająco dużo energii, by podczas zderzeń z innymi cząstkami energii powstały nowe cząstki antymaterii, choć w dość skromnych ilościach. Akcelerator jest olbrzymi. Jaka piękna katastrofa. Nic nie zostało. Uderzenie czołowe i całkowita destrukcja gwarantowana. Do całkowitego zniszczenia potrzebny jest obiekt odpowiedniej wielkości, lecący z odpowiednią szybkością i uderzający pod odpowiednim kątem. Im mniejszy kąt, tym mniejsza szansa na całkowity rozpad. Do rozbicia Ziemi potrzeba czegoś ogromnego, co uderzy pod kątem prostym. Już wiemy, czego nam trzeba, by uderzenie rozbiło Ziemię. Asteroidy i komety okazały się za małe. Na kurs kolizyjny trzeba by było sprowadzić planetę. To wymaga technologii, której jeszcze długo nie osiągniemy. Możemy przesuwać asteroidy i komety, ale one mają tylko po kilka kilometrów średnicy. Nam potrzebny jest znacznie większy obiekt. Mars jest 3 razy mniejszy od Ziemi, ale nawet jego uderzenie nie unicestwi Ziemi. Potrzeba nam czegoś wielkości naszej planety, takiego jak Wenus, ale nie umielibyśmy pokierować czymś tak wielkim z taką precyzją, by skutecznie uderzyć w Ziemię. Zniszczenie Ziemi przy pomocy skały z kosmosu nie wchodzi w rachubę. Może ostateczny cios przyjdzie nie z kosmosu, ale z samej Ziemi. Genetyka, robotyka, nanotechnologia. Badacze mają nadzieję, że maszyny wprowadzą nas w nowy, wspaniały świat. Już dziś roboty mogą się uczyć, budować inne roboty i współpracować ze sobą. To może być początek nowej ery, albo początek końca. Na razie potrafimy konstruować maszyny, które wymagają kontroli człowieka. Ale naukowcy pracują nad robotami zdolnymi do samodzielnego myślenia, a nawet reprodukcji. Roboty, które są w stanie stworzyć kopię samych siebie bez udziału człowieka, mogłyby pewnego dnia przejąć kontrolę nad światem. Hod Lipson, profesor robotyki, jest pionierem w dziedzinie replikacji robotów. Jeśli robot umiałby stworzyć wierną kopię siebie, to z tych 2 robotów zrobiłyby się 4 i tak dalej. Wkrótce te roboty mogłyby zająć całą potrzebną nam przestrzeń. Thank you.
po pierwszej samoreplikacji tego procesu nie bylibyśmy w stanie go zatrzymać. Najpierw jednak trzeba ją